Witajcie, rawodnika, co czeka świat 17 lipca 2023 roku. Moi drodzy, Sedik Afgan, znany matematyk, uważa, że jego misja w tym wcieleniu to zbawienie ludzkości. Jest bardzo wierzący i wszystkie swoje dzieła rozpoczyna słowami w imię Boga. Naukowiec doskonalił swoją technikę przez ponad 50 lat. Przewidział rozpad ZSRR, a w 1990 roku przewidział trwający obecnie konflikt wojenny. Na podstawie zawiłych obliczeń matematyk przypuszcza, że 17 lipca 2023 możemy oczekiwać wielkiej światowej prowokacji. Matematyk twierdzi, że na świecie rozpocznie się nuklearny szantaż. Zostaliśmy ostrzeżeni, ale ogłoszone plany nie zawsze są realizowane. Bez względu na to, co się stanie, zawsze pamiętajcie, że na Ziemi dzieją się wielkie zmiany ale nie mamy jeszcze poziomu świadomości, który pozwoliłby zrozumieć wszystko, co do tej pory jest nieuchwytne. Różnica częstotliwości wibracji uniemożliwia nam postrzeganie tego, co się dzieje na płaszczyznach subtelnych, czyli niewidzialnych. Wiele sił pracuje teraz, aby załagodzić dysharmonię, wpływającą nie tylko na naszą Ziemię, ale także na wszystkich żyjących na niej ludzi. W obecnym czasie na Ziemi nie ma nic zrównoważonego, dlatego tak często czujemy się źle, nie rozumiejąc skąd tyle problemów na świecie. Jest to brak równowagi i rekonfiguracja, która ma miejsce teraz na Ziemi. Nasza planeta zostanie odnowiona, ale będzie wiele wstrząsów sejsmicznych. Erupcji wulkanów i sztormów. Będzie to częścią wielkiego oczyszczenia, które objawia się również we wnętrzu człowieka, ponieważ wszystko się równoważy i dochodzi do równowagi. Proces zrównoważenia będzie przyspieszać i może się wydawać, że trudno to przeżyć, bo proces ten będzie stwarzał niedogodności. Zaakceptujcie je i nie ma sensu się buntować, bo to nie zmieni problemów. Już w tym roku nadejdzie wiele zmian. Wszystko zostanie odwrócone do góry nogami, ale z tego przewrotu wyniknie nowy sposób, aby być jeszcze silniejszym i pojawi się nowa świadomość. Wszystko, co się psuje, będzie zmuszone z bólem się dostosować, aby nadal działać. Czasami ludzie i planety muszą przejść przez ucho igielne, aby na poważnie rozkwitnąć po drugiej stronie. Musimy przejść trudną drogę, aby móc naprawdę poczuć światło, zintegrować je i żyć nim. Próby manipulacji będą kontynuowane. Przede wszystkim miejcie pewność siebie i wiarę. Nawet jeśli nastąpią coraz trudniejsze chwile, biorąc pod uwagę wszystkie kłamstwa i obfitość strachu, nie oszukujcie się. Pozostańcie na swoim kursie, zachowajcie swoją wolność pomimo wszystko. Trzeba rozumieć, że życie na Ziemi jest efemeryczne i macie wieczność na to, aby się rozwijać i wzrastać. Długość życia na Ziemi jest bardzo mała i to przejście wybrał każdy człowiek. Bo dusza znała wielkie dobro dla swojej ewolucji, które przyniesie jej wcielenie na koniec tego czasu. I zawsze pamiętajcie, że jesteśmy pod opieką, aby ten świat doznał jak najmniej szkód. Wiele istot nas obserwuje i dogląda. Miejcie cierpliwość i zaufanie, wszystko wkrótce się zmieni, świat ulegnie przemianie i wy również. Wdzięczność wam wszystkim!